Witam ponownie, Adrian Stankowski, to jest program Republika Dzień. W studiu telewizji Republika pan profesor Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk. Witam serdecznie, panie profesorze. Panie profesorze, od przykrej sprawy chciałem zacząć, bo w trakcie olimpiady pobita została srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Londynie, Zofia Klepacka, kobieta. I to w okolicach Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum wystosowało takie stwierdzenie, że to jakaś zewnętrzna firma ochroniarska zgłosiła im, że to ochroniarze zostali pobici. No ale w to już chyba nikt nie uwierzy. Co się dzieje w Polsce? Bo to już kolejna kobieta, wcześniej dziennikarka Jacqueline Skowrońska. Co się dzieje, że jest jakiś taki potencjał, no, żeby bić kobiety? Taki potencjał, który się manifestuje w postaci przemocy fizycznej. Tego rzeczywiście do tej pory nie było. Bo z tym, że mamy do czynienia z konfliktem światopoglądowym, konfliktem politycznym i że to się również to występuje na poziomie bezpośrednich kontaktów między ludźmi, również w ramach rodzin, w ramach środowisk zawodowych, to było jasne. Natomiast przemocy fizycznej do tej pory nie stosowano, więc jest to jakby kolejny etap zaognienia się tego konfliktu, którego źródło jest w różnicach politycznych, którego źródło koncentruje się wokół walki między, prawdopodobnie między Platformą i PiS-em i pochodnych tego wszystkiego. Tu jest takie... No ale co się takiego dzieje, że przekracza się tę granicę, która no nie może być przekraczana, bo przecież nie może być zgody na agresję fizyczną, bo to już w ogóle sytuuje nas, już nawet nie wiem jak to nazwać, bo już nawet gorzej niż w trzecim świecie. Co takiego jest w tym, że taka, no zwłaszcza z jednej strony, bo ja nie znam przypadków odwrotnych. To prawda, to chyba trzeba podkreślać, że z drugiej strony, czy ze strony zwolenników obozu, obecnego obozu rządzącego, w gruncie rzeczy tego typu działania wychodzą, natomiast ze strony przeciwników, czyli ze strony elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, czy Zjednoczonej Prawicy nie. No można by to w ten sposób jakoś wyjaśniać, że w tej chwili obóz rządzący opiera się na władzy, ma władzę, więc wyzwala tego typu uczucia. Ludzie nie muszą się kryć, ci zwolennicy Platformy Obywatelskiej w szczególności. Ale nie muszą się kryć z agresją, z taką nienawiścią? To... Tak, chyba można to należałoby rozumieć. Nie muszą się kryć ze swoją nienawiścią chyba, bo to musi dochodzić do tego stopnia, tego typu konflikt polityczny musi dochodzić do stopnia takiego nienawiści czy chęci pokonania wroga za wszelką cenę, zdefiniowania drugiej strony jako wroga i rozszerzaniu tego pojęcia wroga na wszystkich, którzy w jakiś sposób mogą być kojarzeni z obozem Zjednoczonej Prawicy. Akurat czy pani Klepacka mogła być kojarzona z obozem Zjednoczonej Prawicy, to, że była w poglądami konserwatywnymi, bo to te ujawniała, na przykład jeśli chodzi o obronę życia poczętego, no ale... No to był w jakiś sposób tłumaczyło, dlaczego pani Klepacka, dlaczego koło Muzeum Powstania Warszawskiego to już mniej. Prawdopodobnie być może również muzeum się kojarzy w jakimś stopniu z polityką historyczną Prawa i Sprawiedliwości. To jest taki powód, ale to jest sprawa wtórna. Tym takim ogniwem pierwotnym tego wszystkiego jest rzeczywiście zaognienie tych no nienawiści, chyba tak to trzeba określić, i wzajemnej wrogości, która dochodzi do tego momentu, kiedy nie wystarczy powiedzieć, że nie masz racji, czy że i tak przegracie, albo tutaj posłużyć, albo posługiwania się inwektywami, z czym mieliśmy do tej pory w gruncie rzeczy do czynienia, jakimiś obelżywymi słowami. Natomiast dochodzi do aktów fizycznej przemocy. No nasuwa się oczywiście takie pytanie, czy ta fizyczna przemoc nie posunie się do stopnia jakiegoś krańcowego, no, w postaci no, prób ranienia, powiem to łagodnie, już nie chcę powiedzieć bardziej ostro. Z takimi rzeczami nie mieliśmy do czynienia w ogóle w Polsce do tej pory. Mieliśmy do czynienia mieliśmy w kilkoma, Marka Rasiaka, tak. Tak, mieliśmy kilkoma, ale jeżeli takie zjawisko będzie się rozszerzać, jeżeli będziemy mieli do czynienia z innymi przypadkami tego rodzaju, nie pani Klepacka, ale może kolejny ktoś,
Tutaj akurat skłania do pewnej refleksji to, że pani Klepacka no, nie jest postacią powszechnie znaną, ale raczej znaną. No, ktoś, kto zdobył medal olimpijski, to jest raczej rozpoznawalny. Zdobył go dla nas wszystkich. To jest może przecież... w ten sposób to uzasadnia to, że trzeba go ukarać, że jeżeli się ukaże kogoś kojarzonego no, znowu z poprzednią ekipą rządzącą, no to to będzie jakiś sygnał dla innych zwolenników tej ekipy, że może to ich czekać. No. To a propos sportu, wiele emocji budzi również zawieszenie komentatora sportowego Przemysława Babiarza. Interweniuje w jego sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich, ale sprawa stała się głośna naprawdę. Od Nowej Zelandii po Waszyngton, przez cały świat wszyscy piszą, że w Polsce stosuje się cenzurę. To wątpliwy rodzaj sławy, który dla naszego kraju dzisiaj, tak a propos, proszę Państwa, o godzinie 20 w Poznaniu manifestacja przeciwko cenzurze pod siedzibą Platformy Obywatelskiej. Takie hasło już znam. Co za reżim popieprzony, Przemek Babiarz zawieszony. To jest taka sprawa, która wiele emocji przekraczających te bańki medialne i partyjne. Bo to jednak o tym dyskutują ludzie w całej Polsce. No bo tu jest kilka rzeczy. Po pierwsze, że nie można mówić tego, co się myśli, mimo że to nie ma żadnego związku z Igrzyskami Olimpijskimi, ze sportem, z tym, co pan Babiarz by ewentualnie później mówił w swoich komentarzach. Ale tutaj pewnym wyjaśnieniem, czy też znowu do refleksji skłania to uzasadnienie tej decyzji Telewizji Polskiej o zawieszeniu. Mianowicie prezesa Telewizji Polskiej, który właściwie dwa powody wskazał, że z jednej strony to pan Babiarz się sprzeniewierzył misji. Tutaj żadnego związku między sprzeniewierzeniem się misji, na czym to miałoby polegać. Znaczy, ponad to, co mówił sam autor tej skądinąd banalnej pioseneczki, czyli John Lennon, Przemysław Babiarz dodał jedno słowo, niestety. Misją pana Babiarza jest bycie sprawozdawcą sportowym, natomiast niekoniecznie żeby być zwolennikiem, żeby lubić tego typu te organizowanie otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Natomiast tam drugie było w gruncie rzeczy chyba takie uzasadnienie, że pan Babiarz powiedział coś, że mu to przypomina, i to jest to wizja komunistyczna. Znaczy prezesowi polskiej telewizji w tej chwili to się nie podoba? To jest dosyć dziwne. Gdyby pan Babiarz powiedział, że to jest wizja Platformy Obywatelskiej, prawda, czy pana premiera obecnego, to jeszcze bym to w jakiś sposób zrozumiał, że zaangażował się pan Babiarz w akcję na rzecz obozu Zjednoczonej Prawicy, ale że z komunizm się nie podoba władzom telewizji, to naprawdę to jest humorystycznie. To brzmi. Ale jak uprawiać taki zawód w tej telewizji? Bo przecież no jest cała długa lista wpadek komentatorów sportowych. Jedne zabawne, drugie mniej zabawne. No, humorystyczne, no bo gdybyśmy skrytykowali... To jak chodzenie po polu minowym. Krytykowali jakiegoś sportowca niemieckiego. No to też rozumiem jeszcze. To byłoby jakieś... Bez powodu to zrobił pan Babiarz. Idąc już dalej w te spekulacje myślowe prezesa telewizji, ale w sumie to zupełnie nie wiadomo, po co to zrobiono w gruncie rzeczy. Być może w tej chwili taka instrukcja obowiązuje w telewizji publicznej, w telewizji polskiej, że cokolwiek w jakiś sposób może się kojarzyć z obozem Zjednoczonej Prawicy, a obóz Zjednoczonej Prawicy kojarzy się na pewno z przeciwnikami systemu komunistycznego. No chyba tylko tego typu zależności przyczynowo-skutkowe mogą w jakiś sposób to wyjaśniać, ale nie uzasadniać, rzecz jasna, nie usprawiedliwiać tej decyzji dotyczącej pana Babiarza. Znaczy, pan Babiarz stał się ofiarą w gruncie rzeczy tej polityki panowania ideologiczno-kulturowego narzuconej przez telewizję, a pośrednio przez obecny rząd. Ofiarą, a w ten sposób zyskał, ja myślę, że raczej te notowania pana Babiarza w ogóle na tym rynku medialnym raczej wzrosły, a nie obniżyły się. No w jego obronie to występują również tacy przedstawiciele mediów póki co, tacy, którzy w żaden sposób nie są kojarzeni. Znaczy, bo sprawa stała się polityczna również wewnątrz obozu władzy. Tam część polityków, no słusznie,
kojarzonych, znaczy no, z tej koalicji rządowej słusznie mniema, że to jest po prostu obciach, że to wystawia całą tę koalicję na śmieszność, no bo przepraszam bardzo, to jest popularna osoba, powiedział to, co wszyscy myślą, zresztą ma prawo do swoich sądów. No tak, no, czyli innymi słowy mówiąc, trzeba umieć atakować przeciwnika, również na scenie, na gruncie politycznym, za pośrednictwem mediów, nie można go krytykować za wszystko, również za, poprzez tego typu zupełnie niezwiązane z rzeczywistością, z polityką rzeczy, jak Igrzyska Olimpijskie. No i właśnie to jest chyba najistotniejsze, że to został skazany pan Babiarz za komentarz do Igrzysk Olimpijskich. Przeciętnemu widzowi na pewno, takiemu również tutaj, które te uroczystości oglądał, on w ogóle nie spodziewał się tego typu reakcji, jeżeli chodzi o stronę kierownictwa Telewizji Polskiej. Cokolwiek by powiedział sprawozdawca, na ogół w przypadku tego typu otwarcia to nie jest kojarzone w żaden sposób z polityką, mimo że nawet pan Babiarz mógłby w jakiś sposób do nazwisk nawiązywać, ale tego nie robił. W związku z czym to jest daleko idące. Pamięta pan profesor niejakiego Wicherka? Taki był pan, który pogodę zapowiadał w dawnej, dawnej Telewizji Polskiej, i on wyleciał podobno z pracy, bo powiedział coś o złych wiatrach ze wschodu, czy tam jakiejś podobnej figury użył, i to już było krok za dużo. No tak, to mamy. Wracamy do tych czasów? Może wracamy właśnie do tych czasów, wiatry ze wschodu. Ale tutaj nie, tutaj mamy coś jak bardziej zastanawiającego. To nie są krytyka wiatrów ze wschodu, tylko krytyka systemu komunistycznego, który widocznie no, dla prezesa Telewizji Polskiej czy kierownictwa Telewizji Polskiej był czymś pozytywnym w ogóle w historii XX wieku. To tak jak obecny przywódca Rosji powiedział, że to była największa strata dla Rosji. Inną sprawą wczorajszą, o której bardzo się dyskutuje w polskich domach, był pewien migrant, taki mocno opalony mężczyzna w Katowicach. Wszedł no, zupełnie nieubrany do wiele humorystycznych filmów również do jeziora. Tam była konieczność dezynfekcji, zdaje się, tego jeziora po tej wizycie. A czego to wzbudziło takie emocje? Bo to jest też sprawa, o której się dyskutuje w autobusie, w domach. Prawdopodobnie nie było to zgodne w tej chwili z dominującą interpretacją rzeczywistości, a na pewno jeżeli chodzi o ludzi różniących się kolorem skóry. Można być oskarżonym o rasizm, jeżeli się krytykuje osobę innej skóry, czarnej w szczególności, innego koloru skóry, rzecz jasna. W związku z tym właściwie na wszystko trzeba uważać. Nawet na tego typu gesty i zachowania, które kojarzą się w naszej cywilizacji, w naszej kulturze, z czymś takim, co nie powinno być demonstrowane publicznie. Tutaj mamy do czynienia no znowu z narzucaniem pewnego rodzaju tolerancji, wymuszonej tolerancji, jeżeli chodzi o zachowania, które są niezgodne no, z normami, z tym, co, jak jesteśmy socjalizowani i wychowywani. Tego typu, które wykraczają już, obejmują tego typu gesty i zachowania. Do tej pory w gruncie rzeczy te krytyki ze strony ludzi o trochę konserwatywnych czy prawicowych poglądach adresowane były pod adresem mniejszości seksualnych. No, chłopaków czy mężczyzn, którzy latali bez majtek, powiedzmy, na ulicach, po to, żeby zademonstrować swoją odmienność, i tak w ich zdaniem wypadało. W tej chwili tutaj wchodzimy już w taki obszar, który no, do tej pory był zastrzeżony jako taki obszar całkowicie prywatny, którego demonstrować nie należało. Mamy tutaj do czynienia z takim klasycznym, posuniętym już do ostateczności, naruszeniem pewnych norm kulturowych. No, ale w tychże Katowicach 70% biorących udział w wyborach w październiku nie wzięło udziału w referendum. Mogli tam, właśnie mieli taką możliwość, żeby no, nie zapraszać takich panów, żeby się kąpali u nich w jeziorkach. Zresztą tam widzimy dzieci obok tego pana. No to no, nie jest stosowna sytuacja, żeby tak to wyglądało. Z kolei politycy dzisiejszej opcji rządowej mówią, że to po pierwsze to gdzie tam w ogóle żadnej migracji w Polsce nie będzie, a jak będzie, no to sami tu pediatrzy i inżynierowie przyjedą.
No problem, to ciekawe, jak na pewno jakieś pytania zostaną zadane respondentom w jednym z najbliższych badań robionych przez ośrodki opinii publicznej, czy akceptują tego typu zachowania. Ja myślę jednak, że większość w tej chwili Polaków, na tym etapie przynajmniej, to wyrazi sprzeciw, czy powie, że zdecydowanie nie, wyrazi, nie, się sprzeciwiają. Czym innym jest nie pójście na referendum jednak trochę, bo w ten sposób wyraża się negatywny stosunek, wyrażało się negatywny stosunek do Prawa i Sprawiedliwości, które zachęcało do pójścia na referendum, a co innego jednak akceptacja tego rodzaju zachowań. Do tego jeszcze nie doszło, ale to w tym kierunku jakby zmierza, jeżeli chodzi o ten taki tolerancyjny stosunek tego, co pan w tej chwili przytoczył, jeżeli chodzi o reakcję obecnego, części obecnego obozu rządzącego, no bo on również jest podzielony. Ja nie sądzę, żeby to było akceptowane na przykład przez posłów, dużą część posłów PSL-u, dajmy na to. Tutaj mielibyśmy do czynienia pewnie z kolejnym sprzeciwem, czy kolejnym konfliktem w ramach obozu. Ja widziałem takie znaczki specjalne w Paryżu, żeby nie robić tego, co ten pan opalony robił w jeziorze, żeby nie robić na ulicy. No, to po prostu jest taka konieczność. Widocznie takie rzeczy, jeżeli takie rzeczy robi się, dajmy na to, w Afryce, nie wiem, czy wyraziłem się poprawnie politycznie, używając słowa Afryka, jeżeli się to robi, jeżeli to uchodzi za coś poprawnego tam, to dlaczego nie w Polsce? No, czym się różni Polska od, powiedzmy, jakiegoś kraju afrykańskiego, środkowoafrykańskiego? No może tym, że tu Polacy żyją i to my powinniśmy tu normy wyznaczać. Panie profesorze, minister i prokurator generalny pan Adam Bodnar wysyła do Parlamentu Europejskiego wnioski w sprawach posłów, europosłów, teraz już Wąsika i Kamińskiego. Chodzi o straszliwe przestępstwo głosowania na sali sejmowej. To dokładnie chodzi o 21 grudnia ubiegłego roku, kiedy no sam marszałek mówił, że nie wie, pan marszałek Hołownia nie wie, czy oni są posłami, czy nie są posłami. Sąd Najwyższy dwa razy, znaczy w obu przypadkach zajął stanowisko, że odebranie im mandatów było niezasadne. W sprawie jednego pana posła Macieja Wąsika dopiero po wyborach do Europarlamentu przecież pan marszałek Hołownia wygasił mandat w związku z objęciem innego mandatu. To jakie emocje obsługuje taki wniosek? Bo od strony prawnej to sensu nie ma żadnego. Natomiast na czym polegają tutaj te rachuby? Znowu jest interesujące będzie, jak Parlament Europejski zareaguje na tego rodzaju przestępstwo, tak jak to zostało zdefiniowane przez pana ministra Bodnara. Mamy tutaj do czynienia z bardzo dużą konsekwencją i determinacją obozu rządzącego, znowu pana Bodnara, w tym przypadku ministra sprawiedliwości, bo tutaj chodzi o immunitet i immunitet do instytucji, która funkcjonuje poza państwem polskim. Można by właśnie zadać pytania, co pana Bodnara to obchodzi, że panowie Wąsik i Kamiński są w Parlamencie Europejskim, zostali wybrani w Polsce i to z dużym odsetkiem głosów. W związku z tym, no to jest to świadectwo właśnie pewnego zapamiętania, jeżeli chodzi o obóz rządzący, w ściganiu przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. A może jest tak, że te emocje związane z zemstą, rewanżem są jedynymi emocjami, które ten obóz zwycięski może zaoferować swoim własnym wyborcom, bo troszkę innych sukcesów brak. Swoim elektoratowi tak, no chyba części tego elektoratu, powiedzmy jakieś 20 paru procent takich, że też zdeterminowanych. Z ostatnich badań z kolei wynika, że Platforma ma poparcie na poziomie 33,8. No więc te którzy jednak, jak znowu wynika z badań, rzeczywiście domagają się od Platformy Obywatelskiej rozliczania. Czy do tego stopnia, żeby pozbawiać immunitetu posłów Parlamentu Europejskiego? Znaczy z takiego powodu. Z takiego powodu, i to zostało publicznie ogłoszone, ten powód. To raczej osłabia siłę rażenia tego.
tego typu działań, tego typu rozliczeń, która, no, ona się rozszerza na wszystko, na prawie wszystko, no i wykracza poza nawet granice państwa polskiego. Trudno tutaj cokolwiek innego dodać. Rzeczywiście jest tak, no, że w tej chwili obecny obóz rządzący nie zaproponował, nie przedstawił niczego, co pokazywałoby na jakieś działania w kierunku zmiany systemowej, która poprawiłaby sytuację również w wymiarze sprawiedliwości, to do czego się zobowiązało. Choćby w tym, że Funduszu Sprawiedliwości, ale to jest, odbywa się za cenę, no, zwrócenia uwagi opinii międzynarodowej, opinii publicznej na to, co się dzieje w Polsce. Temat Polski i właśnie tych policyjnych różnych akcji jest już tematem w amerykańskiej kampanii wyborczej. Stał się tematem w związku z ministrem Romanowskim i naruszeniem immunitetu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. No to wątpliwa jest sława. Do tego znowu trzeba dodać odwoływanie ambasadorów i do takich ambasadorów, no, w takich kluczowych, na kluczowych pozycjach, ambasadora Stanów Zjednoczonych chociażby, czy przy ONZ. No więc trudno sobie w ogóle wyobrazić taką sytuację i chyba nie pamiętamy takiej sytuacji, żeby jakiś inny kraj demokratyczny w Europie, dajmy na to, czy gdziekolwiek na świecie, z taką właśnie determinacją ścigał swoich przeciwników, czyli przedstawicieli poprzedniego obozu, który sprawował władzę i przegrał w wyborach. I to przegrał, nie tyle przegrał, co wygrał właściwie, a w wyniku zawiązania koalicji stracił tę władzę. Więc to jest taki, to jest pewien ewenement chyba, to trzeba wydobyć, jeżeli chodzi o te kilkanaście ostatnich lat co najmniej w krajach europejskich, żeby Platforma Obywatelska, bo to do niej się rzecz sprowadza, która wygrała wybory, tak bała się chyba tych reprezentantów, czołowych liderów, chyba tak trzeba to określić, Prawa i Sprawiedliwości, żeby ich ścigała za wszelką cenę, żeby udowodnić rzeczywiście, że coś robi, że prowadzi jakąś politykę, nie prowadząc żadnej innej. Jest to pewne usprawiedliwienie się przed taką biernością i pewnego rodzaju lenistwem z jednej strony i z drugiej strony wykazanie się, że coś się jednak robi, a pośrednio, że prawda, satysfakcjonuje się swój elektorat, mały elektorat w gruncie rzeczy, jeżeli brać pod uwagę część społeczeństwa polskiego. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk, był gościem programu Republika Dzień. Państwa zapraszam na serwis informacyjny, który przygotował dla państwa Michał Trzeźniewski.